występują. Górski lekarz. W sieci. Część pierwsza. Idziesz? Daj. Założysz spółkę z Rolfem i spłacisz Anę. To świetny interes dla was obu. Nie będzie spółki. Dlaczego? Bo pieniądze to nie wszystko. Ty byłeś przeciwny? Nie. Martin był za. To dlaczego nie będzie spółki? To moja decyzja. Tak będzie dla nas lepiej. Przeszłość Martina i moja... Niech nas i Fliegerów dzieli pewien dystans. Pewien dystans? A ja bym chciała, żeby w końcu nie chodziło o dwie rodziny, tylko o nas wszystkich. Sondern um uns alle. Als eine Familie. O jedną rodzinę. Lili. Mach's gut. Udanego dnia. Servus. Und? I co? Ja, die wird uspokoi się. No, pewnie tak. Zastanawiam się, czy ten interes to naprawdę dobry interes. Raczej tak, ale nam trzeba więcej czasu na zdobycie zaufania. A propos zaufania, Caro grozi, że wyzna Hansowi całą prawdę. O ile go nie nakłonię do podpisania umowy. Ona chyba nie mówi poważnie. Mówi. Wyraziła się bardzo jednoznacznie. Jeżeli powie Hansowi, on natychmiast podpisze umowę. Nie podpisał jej ze względu na mnie. Ale chyba coś z tym zrobisz. Rozmawiam z tobą. Powiedz jej, żeby dała spokój tym śmiesznym pogróżkom, bo inaczej wtrącę się ja. Ja z nią pogadam, dobrze? Okej. Ale dziękuję. Na razie. Servus. Dzień dobry. Lewe jest twoje. Moje lewe. Co? Nic. Powiedz. Moje 5 minut, twoje 4,5. A ty ciągle mnie sprawdzasz. Czy nie mieliśmy pogadać o terminie? Nie. Jak pojedziesz? Ostrożnie.
Ostrożnie? Nie wiem, dlaczego rower jest szybszy od auta. Cześć, Katia. Dzień dobry. Panie Becker? Panie Schneider? Proszę. Plany są zgodne z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. Mam nadzieję, że dla obu wyciągów. Dla kana 6- i 8-osobowych. Na tej podstawie powinniśmy dostać zezwolenia. Oba wyciągi ruszą przyszłą jesienią. Co na to pełnomocnik do spraw środowiska? Sprawdzimy poprawki, ale zdanie mieszkańców jest podzielone, a to ma znaczenie. Większość, to się jeszcze okaże. Większość jest za nowymi miejscami pracy i rozwojem gospodarczym regionu. 51% mieszkańców zdaje sobie sprawę, że ta inwestycja zaszkodzi środowisku naturalnemu. Opłacalna jest tylko budowa dwóch wyciągów. Taki jest warunek. Mój plan zakłada wykarczowanie wąwozu, częściowe wykarczowanie i przemieszczenie 700 ton gruntu. A dokładnie 473 330 metrów sześciennych. Gleby, która jest podstawą życia roślin i zwierząt. I ludzi. Muszą tu jeździć na nartach? Nie do wiary, że są państwo małżeństwem. Wierzę, że nie psując tego szczęścia, zdobędzie pani zezwolenia na oba wyciągi. Do widzenia panu. Ale on wie, że ani Tyrolu, ani mnie w łóżku nie urobisz. Twoja uczciwość i twój upór są legendarne, ale powinniśmy o tym pogadać. Może coś uda się zmienić? Pan Schneider już pojechał? Hej, Katia! Katia! Hej, Katia! 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 Schneider! Panie Schneider! Cholera! Mówi Nils Becker. Jesteśmy w Neuerklamm. Moja żona straciła przytomność. Dzień dobry, szefie. Co jest, Herbert? Już jadę. Czeka na mnie śmigłowiec. Rozumiem. Zemdlałaś już trzeci raz, ale po kilku minutach wszystko jest w porządku. Moje nazwisko Gruber, jestem lekarzem. Czym mogę pomóc? Co się stało? Nils Becker, to ja dzwoniłem. Moja żona może mówić sama. Dziękuję za przybycie, nic się nie stało. Wszystko jest w porządku. Niech pani siedzi. Była pani nieprzytomna. Ale już jest dobrze, sama o siebie zadbam. Dziękuję za troskę, doktorze Gruber. Wszystko jest dobrze. Chwila, jest pani lekarką i wie, co się stało? Jestem inżynierką, Katia Becker. Dziękuję. Poradzę sobie. Katia, byłaś nieprzytomna. Jest mi bardzo wstyd. Koszty oczywiście pokryję. Katia! Koledzy, lecimy do domu.
Mogłeś zapytać, czy potrzebny mi śmigłowiec. Kiedy dzwoniłem, byłaś nieprzytomna. Jak długo? Prawie 2 minuty? W porządku? Nie martw się. Musiało mi coś zaszkodzić. Zrobię herbatę i się położę. Wszystko będzie dobrze. Katia? Myślę, że powinnaś pójść do lekarza. A ja myślę, że powinieneś mnie lepiej poznać, Nilsie Bekerze. Muszę jechać. Miło cię widzieć przy pracy. Bezdzietna rozwódka znowu w domu. To ma wady i zalety. Dzień dobry. Mają państwo chwilę? To ważna sprawa. Panie doktorze? Pan Becker? Czym mogę pomóc? Przepraszam za tę akcję, ale moja żona zemdlała 3 raz w przeciągu 2 tygodni. O tym chcę porozmawiać. Niech pan siada. 3 raz w 2 tygodnie? Była u lekarza? Ktoś coś wyjaśnił? Nie, Katia ma inne sposoby. Rozumiem. Rzadko choruje, leczy się sama, jest fanką medycyny naturalnej. Ziół, herbatek. A pan się martwi. Chcę wiedzieć, co jej jest. Żeby to stwierdzić, musiałbym ją zbadać, ale z tego, co widziałem, ona nie lubi lekarzy. To prawda? Tak, odkąd ją znam? To znaczy? Od 11 lat. Co może być przyczyną tej wrogiej postawy? Inna filozofia? Czyta dużo o medycynie naturalnej. Artykuły, książki. Lubi mieć nad wszystkim kontrolę. Widziałem pańską żonę bardzo krótko, ale rozumiem pański niepokój. Może pan do niej zadzwonić? Nie. Porozmawiam z nią osobiście. Taka rozmowa da więcej. Dobrze. Dziękuję. Nie ma za co. Tu jest mail z września ubiegłego roku. Też do mojego poprzednika. Nie martw się o sprzedaż pól. Wiem, że te sumy są już uwzględnione, ale główna działalność idzie doskonale, a odsetki spłacamy w terminie. Nie ma powodu, żeby nagłaśniać sprawę sprzedaży pól. Innymi słowy, prognozy obrotów i zysków, które dostałam w styczniu, są nieprawdziwe. To było przeoczenie, za które przepraszam. Nie jestem prawniczką, ale mnie wygląda to na świadome działanie, a nie przeoczenie. Uprawnia to nasz bank do natychmiastowego wypowiedzenia państwu wszelkich kredytów. Ale nie musi tak być. Miałabym w pierwszym roku kierowania działem zrujnować średniej wielkości firmę? Niechętnie. Jest coś, co mogłoby panią zainteresować. Zna pani Gruberów i firmę Mleko Gruber? Znam. Osiągnęli imponujący sukces. Ich sytuacja jest trudna, bo była wspólniczka pozostawiła pewną lukę. Zgadza się. I to właśnie my ją wypełnimy. Hans Gruber jest gotów odsprzedać nam udziały pani Meierling. Kapitał wniesie moja córka i wspólnie pójdziemy dalej drogą sukcesu. Herr
Panowie już się dogadali? Został tylko drobny druk. Kiedy dostanę umowę? W poniedziałek. Dobrze. Chcę ją zobaczyć na swoim biurku. Na razie nie zgłoszę zarządowi państwa błędu. An den Vorstand zu melden. Herr Pflüger, Frau Pflüger. Do widzenia. Czyś ty oszalał? Nie po raz pierwszy steruję firmą na wzburzonej wodzie. Postaraj się, żeby Hans odzyskał rozsądek. Na górze. Pani Becker? Jestem w ogrodzie. W prawo i pod górkę. Tutaj. To pan. I znów się spotykamy. Jak zdrowie? Dziękuję, dobrze. Świetnie. To się nazywa ogród. Raj mojego męża. Świat miejscowych roślin. To jad mocny, to jad lisi, miłosna górska. Te zapamiętałam. Mogę zgadnąć? Mój mąż się martwi. Proszę usiąść. Danke. Przepraszam, że nie zadzwoniłem. Mogę to przełożyć? Jasne. Byłem niedaleko i postanowiłem wpaść. Nie ma sprawy. Herbata czy cappuccino? Dziękuję, nic. Czym mogę pomóc? Zabawne. Normalnie to moja kwestia. Czuję się znacznie lepiej. Mój mąż się martwi. Piję napar z pokrzywy, szałwi, jałowca i kory wierzby. Bardzo dobrze. To naturalne środki przeciwzapalne. Przy moich objawach zakładam, że to właśnie stan zapalny. Być może. Pani mąż się martwi, a są sposoby, żeby dowiedzieć się, co pani jest. Chciałbym pobrać pani krew. Skoro mój mąż tego chce, to pobierzmy. Tak, zrobimy. Proszę podwinąć rękaw. Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Leukocyty oceniam na 10 tysięcy, CRP na niecałe 6. Niech pan zbada opad krwi. Pewnie będzie przyspieszony. Tak może być przy moich objawach. Z powodu stresorów mam wysoką gorączkę. Ostatnio dość często, od kilku miesięcy, w złe dni. 37,9. To pewnie wina przekwitania. Może tak być. Kiedyś to przychodzi. Ale nie jest tak źle. Wyniki będą nietypowe, to wina hormonów. Poza tym działają fitofarmaceutyki. Fitofarmaceutyki. Doskonale. Fito, roślina, farmako, lekarstwo. Cudowna kombinacja. Może pani patrzeć na krew? Jasne. Poczuje pani ukłucie. Robisz błąd. Grozisz mi, ponieważ chcesz, żeby Hans podpisał umowę. Sytuacja się zmieniła. Jak? Od spółki z Hansem zależy nasze przetrwanie. Jakoś tego nie widzę. Ale tak jest. Musimy szybko powiększyć firmę. Hans wie, że potrzebuje silnego wspólnika, bo musi spłacić Anne. Nie godzi się tylko ze względu na ciebie. Karo.
Pamiętasz naszą rozmowę. Jesteśmy dwiema rodzinami i swoje problemy rozwiązujemy samodzielnie. I tu popełniasz błąd. Hans przez 10 lat był mężem Sonii. Lili jest jedyną wnuczką mojego ojca. Po co ten mur między nami? Nam też zależy na firmie, na pamięci o Sonii i na twoim milczeniu. Teraz chodzi też o rodzinę Lili. Zrób tak, żeby Hans się zgodził. Ile słupów? Absolutnie tak. Wytrzymałość betonu zbadamy ultrasonografem. Później do was przyjadę. To żaden problem. Na razie. Weixler ma jakieś problemy z kilkoma słupami. Pięknie. Pomagasz nawet konkurencji. Kto wie, czy kiedyś oni mi nie pomogą. Jak się czujesz? Dobrze. Tak, był tu doktor Gruber. W porządku. Kto martwi się o świat, martwi się też o żonę. I co? Żeby mieć spokój, pozwoliłam na pobranie krwi. Przypuszczam, że to przekwitanie. Wtedy zawsze jest chaos. Śmierdzi, ale pomaga na moje bóle. Co powiedział Gruber? Dostanie wyniki i stwierdzi to, co wiem już od dawna. Głodny? Aleksander? Martin, mój jedyny przyjacielu. W czym mogę pomóc? Zadyszałeś się. Śpieszę na wezwanie Wery. Katia Becker. Tak wiem, to chyba uwarunkowany hormonalnie stan zapalny. Wera miała ci... Tak, przysłała. Morfologia z różnicowaniem leukocytów i wątroba są w porządku. Ale za wysoki jest poziom leukocytów, eozynofilii i granulocytów. Byłem u tej pacjentki. Gorączkuje i ma bóle, ale to lekceważy. Przeczucie mówi mi, że to nie tylko hormony. Czego chce twoje przeczucie? Badania markerów, analizy reakcji odpornościowej i immunoelektroforezy. Dobrze, zajmę się tym. Cudownie, dziękuję ci. Proszę. Proszę. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dr. Tipner, pani mąż, jako szef Rady Nadzorczej, podejmuje wszelkie decyzje dotyczące finansów szpitala. Chodzi o liczniejszy personel na pediatrii i więcej badań prenatalnych. Przyszłe mamy i ich dzieci będą mieć lepszą opiekę. To godne pochwały, ale pani starania nie są tajemnicą. Zgadza się. Ale jest nią pani romans z dr Tipner. Nie będę dyskutować o swoim życiu prywatnym. Nie chcę z panią dyskutować. A co? Chcę panie przeprosić za swoją nerwowość w kontaktach z pani mężem. To znaczy? Pani mąż myśli teraz, że mój mąż ma romans z dr Rüdiger. Co takiego? Tak, Geli. Zakazany romans. To było działanie pod wpływem impulsu, ale ma ono też swoją dobrą stronę. Pani mąż nie musi się martwić o przyszłość swojego małżeństwa. Ihr Mann muss sich nämlich im Moment keine Sorgen um die Zukunft seiner Ehe machen. To prawda. Jest ostatnio całkiem spokojnie. Widzi pani?
Za 3 tygodnie odbędzie się kolejne posiedzenie Rady. Do tego czasu potrzebuję spokojnego profesora, który poprze moje starania o dobro kliniki, przyszłych matek i ich dzieci. Dla dobra przyszłych matek i ich dzieci profesor ma myśleć, że mam romans z Aleksandrem? Skąd ta drwina w głosie? 3 tygodnie. Pomyślmy o dobru ogółu. Potem dam paniom wolną rękę. Dziękuję za otwartą i konstruktywną rozmowę. Frau Dr. Rüdiger, Frau Dr. Tippner, Schatz. Skarbie? Liczę na państwa. Dziękuję, znalazłem ją. Cokół i fundament są w porządku. Nie trzeba nic robić. Prześlę wam potem raport. Pani Becker? Pan Gruber? Wie pan, jak to się nazywa? Prześladowanie, a to czyn karalny. To naprawdę mocne słowa. A tak poważnie. Wiem, że musi pan pomagać i leczyć. Ale żyjemy w czasach, kiedy wszystkie ważne informacje można zdobyć po kilku kliknięciach myszką. Pięknie to pani powiedziała. Mam coś dla pani. Co to jest? Wyniki badania krwi. Leukocyty 10,80. CRP 5,8. Opad krwi lekko przyspieszony. Pamięta pan? Pamiętam. Prawie to pani przewidziała. Czyli co? Niech pani spojrzy na morfologię i próby wątrobowe. Różnicowanie krwinek białych. Poziom tych, które wskazują na stan zapalny, jest u pani dramatycznie wysoki. Co to oznacza? Szukanie patogenu. Jakiego? Musimy go znaleźć w kolejnych testach. Mogłoby chyba? Podstawą mojej pracy są fakty, a nie tryb przypuszczający. Miłego dnia. Poziom eozinofilii i granulocytów jest u pani alarmująco wysoki. Te nazwy znajdzie pani w internecie. Może po kilku kliknięciach stwierdzi pani, że to nie tylko podwyższony testosteron albo obniżenie poziomu żeńskich hormonów. Coś jeszcze? Pani zawód bazuje na statystyce i logice. Podobnie jak pani organizm. Proszę, niech pani przyjdzie na badania. Pozdrowienia dla męża. Dziękuję. Zaraz wrócę. Lili, jak miło. Nie jesteś w klinice? Dyżur zaczynam wieczorem. Gdybyś straciła ochotę, to mam tylko Karo i ciebie. Możesz tu zacząć w każdej chwili. Podobno tata nie zgodził się na twój plan. Nie martw się. Hans zawsze się długo zastanawia. Znasz go. Na razie. Karo? Ja? Tutaj jesteś. Przeszkadzam? Nie. Wspominałam dawne czasy. Zabawne. U nas nikt takich nie czyta. Może po kryjomu, pod kołdrą. Tak jak ja. Chętnie ci ją pożyczę. A jak mnie ktoś zobaczy? Czytaj po kryjomu, pod kołdrą. So,
So, der zweite Kaffee. Kawa dla pana. Nic pan nie zje? Nie, dziękuję. Jak rodzina? Dawno nikogo nie widziałam. Wszyscy są zdrowi, a to najważniejsze. Proszę ich pozdrowić. Susanne. Wybacz mi moją ostatnią ucieczkę. W porządku. Podjęłaś decyzję i nie będziemy cię już z Paulem przekonywać. Wasze próby pojednania źle działają na Sofię. Dobrze, że mamy jasny układ. Ty z moim ojcem, ja z Hansem. Ale gdybyś miała ochotę pogadać przy drinku, to zapraszam. Mówię szczerze. A jasne układy? To zostanie między nami. Może pojutrze? Mam wolny dzień. Chętnie. Napiszę ci, o której i gdzie. Dobrze. Ciao. To ja miałem odebrać Sofię. Przyszły tydzień ty, ten tydzień ja. Nie dostałeś planu? Dostałem, ale mnie zaskoczył. Skrzypce. Trochę niewygodne hobby. Nieważne. Poznałeś już okolice? Zbyt wiele jeszcze nie widziałem. Pójdziemy kiedyś na piwo? Znam całkiem dobrą knajpkę. Chętnie. Cześć, skarbie. Co tu robisz? Jestem tu przypadkiem. Spójrz, od nauczycielki. Dopóki nie dostanę własnych. Zobaczymy najpierw, czy ci się to spodoba. Na pewno. Jedziemy do hotelu. Oczywiście. Bardzo proszę. Dziękuję. Cześć, tato. Cześć, skarbie. Daj znać, kiedy i gdzie. Zadzwonię. Ale to nasza tajemnica. Cześć, moja słodka. Hej. To wszystko dla ciebie. Ziołowe pigułki. A to dla ciebie, od twojego ogrodnika. Wspaniały zapach. Zapach i smak. Jak wyciąg? Wszystko załatwione. A twoje spotkanie? Z dwoma radnymi będziecie mieć problem. Słyszę, że z tego powodu odczuwasz satysfakcję. Tak, dopóki będziecie obstawać przy dwóch wyciągach. Raj sportowy na całym wschodnim stoku? Nie ma szans. Premier Landu i jego zastępca podzielają moje zdanie, ale są gotowi na kompromis. Prawdę mówiąc, wyglądasz kiepsko. Jestem trochę słaba. To wszystko. Doktor cię znalazł? Próbował mnie nawet nastraszyć. To jest lekarz, który... Proszę. Na to jest proste wytłumaczenie. Na przykład zapalenie pęcherza. Już to miałam, pamiętasz? Odpocznę, będę dużo pić. Masz wodę? Zjem coś pożywnego. Na przykład twoją słynną pieczeń. Dobrze, że ją zrobiłeś. Czuję, że... Nils, proszę. Ty też zaczynasz? Czuję, myślę, powinnaś... Ja opieram się na faktach. Mam własne zdanie na temat swojego ciała i swojego zdrowia. Nie słucham lekarzy. Uszanuj to, proszę. Idę pod prysznic. Na razie. Was
Na dzisiaj koniec? Tak, koniec. Wszystko w porządku? Tak, myślę o pani Becker. Ciężki przypadek. Nie pomoże się komuś, kto pomoc odrzuca. Ale i tak nie odpuszczę. Nawet jeśli nie będzie łatwo. Znam to. Z Hansem jest tak samo. Martwi się o gospodarstwo, ale propozycję teścia odrzucił. Nie pozwala sobie pomóc. Miłego wieczoru. Wzajemnie. Mama? Masz coś nowego? Może i tak. Byłem u Caro. Załatwiłeś? Nie do końca. Mają problemy w firmie i dlatego koniecznie chcą tej spółki. Cholera. Ja z nią porozmawiam. Sam już nie wiem. Co to jest? Lili pożyczyła od Karol. Jeszcze po Soni. Desir Amor. Czytała ją, kiedy... Zawsze mówiła, w porównaniu z ich problemami, nasze są śmieszne. Teraz czytają Lili. Hej. Dobry wieczór. Hej. Abend. Co to jest? Kto czyta takie głupoty? Ty? Nie. Lili się przymierza. To książki po Soni. Serio? Sonia czytała coś takiego? Dlaczego nie? Jest jeszcze makaron? Tak, dwie porcje. Ty też? Ja później. On nie może się dowiedzieć. Aleksander? Już jadę. Ciekawe, pełzak czerwonki. Jednokomórkowy pasożyt. Należy do rodziny Entamoebidae, jest bardzo rzadki i bardzo groźny, kiedy się z nim nie walczy. Wczoraj jej mąż wezwał ratowników, a kiedy przylecieliśmy, kazał nam wracać. Ponieważ pani Becker leczy się korą wierzby i internetem. Nie ona jedna. Wielu znajomych lekarzy godzinami perswaduje swoim pacjentom, żeby nie wierzyli w bzdury wyczytane w sieci. Nawet to sprawdziłem. Udzielają online porad dotyczących samoleczenia. Wyniki badań bez podania źródeł. Nie do wiary. Nieważne. Teraz potrzebny jest skuteczny antybiotyk. Inaczej ona może umrzeć. Lebensbedrohlich. Komm.
Becker. Pani Becker? Dzwoniłem kilka razy. Ja. Tak, wiem. Das weiß ich. Musimy porozmawiać. Rozmawiajmy. Jest już wynik i mamy problem. To pasożyt, pełzak czerwonki, u nas stosunkowo rzadki. Pani pracuje w terenie, on żyje w strumykach, małych stawach, rzeczkach. Z pełzakami żyjemy od zarania dziejów. Zgadza się, ale taka infekcja może mieć dramatyczny przebieg. Pasożyt uszkadza narządy wewnętrzne. Może zaatakować oczy i mózg. Nazwa histolytica wskazuje na to, że jest w stanie doprowadzić do zniszczenia narządów. Wszystko to jest w internecie. Jeszcze bardziej martwi mnie to, że choć herbatka z kory wierzby łagodzi ból i ma działanie lecznicze, to w żaden sposób nie szkodzi pasożytom. Dziękuję za informację. Ma pan chwilę? Żona oczywiście panu ufa, ale ma kogoś poza panem? Przyjaciółkę, rodzinę? Rodzeństwa nie ma. Ojciec zmarł, zanim ją poznałem. Prawdziwej przyjaciółki też nie ma. Co z matką? Zmarła, kiedy Katia miała 14 lat. Moja matka nie zmarła tak po prostu. A pan niech się wynosi. Katia, przestań. Niech się pan wynosi. Pan doktor jest moim gościem, a ty skończ tę dziecinadę. Rozmawiasz z obcym o śmierci mojej matki? Wiesz, co to dla mnie znaczy. Sądziłam, że mogę ci ufać. A może poczytasz o egoizmie? W internecie jest tego pełno. Wersja polska, frame by frame, na zlecenie Mainstream Networks. Tekst Piotr Dobrzyński. Czytał Remigiusz Fladrowski.